Dzień dobry, kochani. Witajcie w kolejnym dniu z życia pośrednika. Tym razem sobota, popołudnie, około 19 stopni, ale tak jak widzicie za mną, dosyć pochmurno. Teoretycznie dzisiaj nie pracuję, ale ponieważ nie było w ciągu tygodnia czasu, żeby cokolwiek nakręcić na niedzielę, ja już się śmieję, że to nasze wideo na kanał na YouTube to już prawie jak słowo na niedzielę, to będzie wideo na niedzielę. Chciałabym Wam opowiedzieć w tym tygodniu o dosyć ważnym temacie. A o jakim? Zapraszam Was za chwileczkę. Jaki to jest ten istotny temat? Pełnomocnictwo, plusy dotyczące nadawania pełnomocnictwa. Były bodajże wcześniej dwa filmy na ten temat. Pełnomocnictwo do zakupu, pełnomocnictwo do sprzedaży nieruchomości w Turcji. W tym tygodniu miałam okazję przekonać się rzeczywiście, jakie są plusy z tego wynikające, albo jakie minusy wynikające z braku tego pełnomocnictwa. Opowiem Wam to na przykładzie jednej z transakcji. Sprzedający obywatel Polski, kupujący trójka obywatele Polski. Pozdrawiam, by the way. Paweł, ekipa, Ania, wszystkich pozdrawiam i dziękuję za cierpliwość. Dlaczego dziękuję za cierpliwość? Dlatego, że mieliśmy właśnie okazję w tym tygodniu przekonać się, jak różne sytuacje mogą nas zaskoczyć. Słuchajcie, w różnych gdzieś tam przypuszczeniach nie wzięłam pod uwagę jednego faktu, że jakby powrót lotów czarterowych będzie miał niemalże bezpośredni wpływ na ilość składanych wniosków w księgach wieczystych. Słuchajcie, w poniedziałek rano ładnie sobie składamy wniosek, wszystkie dokumenty, wszystko fajnie, elegancko. No i przedstawiłam informację tutaj kupującym, że no bądźcie niedaleko, ponieważ no zdarza się dosyć często, że już w ten sam dzień od złożenia wniosku dostajemy SMS-a z ksiąg wieczystych o tym, że proszę się zgłosić, że tyle i tyle podatku jest do zapłacenia i proszę się zgłosić na tą konkretną, wyznaczoną godzinę do podpisu. No i co? Dzień pierwszy minął, SMS się nie pojawił. Dzień drugi minął, SMS się nie pojawił. Ja oczywiście na telefonie, słuchajcie, czy co chwilę sprawdzanie, jest SMS, nie ma, jest, nie ma, bo mój numer telefonu jest podany do ksiąg wieczystych i to ja muszę kontrolować, czy ten SMS już jest, czy nie. Więc możecie sobie wyobrazić, wasze telefony, maile, załatwianie bieżących spraw, jakieś tłumaczenia, ludzie wchodzący, wychodzący do biura i co? I ja co chwilę sprawdzająca ten telefon, czy już SMS jest, czy go nie ma. Dzień drugi nie ma, dzień trzeci nie ma, dzień czwarty nie ma, poziom adrenaliny już przekroczył wszystkie możliwe poziomy. No i co? I co w takiej sytuacji? Ja oczywiście miałam plan awaryjny, bo już na początku, zanim jeszcze strony pojawiły się tutaj na miejscu, ja już na początku, tak jakby pierwszego kontaktu powiedziałam, słuchajcie, generalnie trwa to 2-3 dni, z różnych względów, jeżeli system nie działa, internet w księgach wieczystych nie działa, więc wszystko musi zostać wstrzymane, czekamy na rozwój sytuacji. No ale i już wtedy podałam informację, że w razie czego trzeba będzie jechać do notariatu i zrobić pełnomocnictwo. No i tak musieliśmy zrobić, słuchajcie, ponieważ czekaliśmy do piątku, do godziny 17, gdzie normalnie te księgi wieczyste już o godzinie 16 jakby zakończają procedurę, już nie wysyłają potem SMS-ów. Gdzieś tam umawialiśmy się z naczelnikiem, że postara się rozpatrzyć ten wniosek wcześniej. Niestety, nie udało im się. Właśnie dlatego, że po prostu z tej błahej, prostej przyczyny pod tytułem zbyt duża ilość wniosków złożona w tym samym czasie, po prostu nie mieli wystarczającej ilości osób, żeby te dokumenty sprawdzić. No i właśnie, i musieliśmy wybrać się do notariatu. Musieliśmy zrobić ten akt notarialny, pełnomocnictwo, tutaj akurat od strony sprzedającej, dlatego że kupujący jeszcze tutaj zostają, więc wzięliśmy tylko od strony sprzedającej i w poniedziałek kontynuujemy.
Natomiast no, to mi uświadomiło bardzo ważną rzecz, że tak na dobrą sprawę, takie pełnomocnictwo, czy to do sprzedaży, czy to do zakupu, na tym etapie, kiedy my już mamy to wszystko wdrożone, kiedy nieruchomość jest wybrana, to jest po prostu dla Was i dla nas najlepsze rozwiązanie. Dlatego, że to trzymanie Was w oczekiwaniu, a już, a za chwilę, a może za godzinę, a może za pół, a może do piątej, a może to, a może tamto, to jest i dla Was, i dla nas to jest naprawdę duża dawka stresu. Już pomijając fakt, że jeżeli jesteście, nie wiem, w hotelu w Side, albo jesteście w Avsalar, czyli jesteście oddaleni od centrum miasta, gdzie Wydział Ksiąg Wieczystych się znajduje, to też nie jest taka prosta sprawa, bo przychodzi SMS i jest tak, ok, 15 tysięcy podatku do zapłacenia i drugi SMS w tym samym czasie przychodzi, no i proszę się stawić na godzinę 15:15 do podpisu. A Wy jesteście, powiedzmy, te 40 minut drogi, godzinę drogi od Alani, więc jest wam, będzie Wam bardzo trudno stawić się na czas wyznaczony. No i stresuwa znowu dosyć zaawansowana. Pytanie, czy Wy tracicie coś przez to, że nadajecie pełnomocnictwo? Niewiele, dlatego że koszt pełnomocnictwa do sprzedaży na dzień dzisiejszy to jest około 1000 lir, a i tak, jeżeli byście stawili się w księgach wieczystych osobiście, to musicie zapłacić 500 lir za tłumacza przysięgłego. Jeżeli nadacie pełnomocnictwo, zapłacicie 1000 lir, to wtedy wasz pełnomocnik, mówiący w języku tureckim, już nie musi płacić za tłumacza przysięgłego. Czyli na dobrą sprawę, ten rzeczywisty koszt, który wydajecie na pełnomocnictwo, to jest 500 lira. No i oczywiście decyzja należy do Was. Czy te 500 lira jest, znaczy, czy jakby zachowanie tego komfortu, że nie musicie być pod telefonem, że nie musicie czekać, że nie musicie być gdzieś blisko tutaj centrum Alani, że możecie sobie iść na plażę, jechać w góry, jechać nad rzekę, jechać na zakupy, po prostu pocieszyć się tymi kilkoma dniami, które tutaj macie. No bo umówmy się, większość z Was przyjeżdża tutaj na tydzień, maks na dwa. I chcecie połączyć i zakupy, i trochę odpoczynek, i to wszystko razem. No i wtedy wychodzi taki trochę wash and go, a wiadomo, że jeszcze jest kwestia otwarcia konta bankowego, potem kwestia przepisania prądu, wody, założenia internetu. No i teraz wiadomo, że każdy urząd po kolei, w banku posiedzicie sobie z godzinę, wodociągi, elektrownia w sumie też około godziny. No ale to już jest taka naprawdę, to jest pikuś. Największy problem właśnie stanowi to bycie tuż pod ręką, żeby jechać do wpisu do ksiąg wieczystych. No właśnie, także kochani, my tu jesteśmy od 14 lat. Działamy bardzo często na pełnomocnictwach. Czasami to jest tak, że dla części klientów to jest po prostu oczywiste. Idziemy do notariatu, nadają pełnomocnictwo, cześć, dobra, tutaj jest konto bankowe i tyle. No niestety, myślę, że jeszcze gro Polaków ma taką dużą dozę tak jakby tutaj braku zaufania. No i ja się nie dziwię się zupełnie, bo to nie chodzi o to, że ja teraz mówię, tak, spokojnie, możecie nadawać pełnomocnictwa, to nie ma żadnego problemu. Jest problem, dlatego że osoba, której nadacie pełnomocnictwo, firma, przez którą to przechodzi, musi naprawdę być wiarygodna. Także to sprawdźcie 10 razy, bo niestety konsekwencje tego typu rzeczy mogą być bolesne. No cóż, tym akcentem kończymy na dzisiaj spotkanie i zapraszamy do następnego dnia z życia pośrednika. Pozdrawiam!